Hejka w poradniku, jak rysować mangę? W tym tygodniu zahaczymy o subtelne linie, czyli line art tradycyjny, a digital. Rzecz jasna, odświeżamy starego kotleta i zobaczymy, jak to się robi w technice traditional i cyfrowej. Na początek, czym tak właściwie jest line art? Są to zazwyczaj monochromatyczne rysunki, wyrażane samymi liniami, co prawda nie muszą to być czarne linie, ale zazwyczaj takie one są. My wykorzystujemy line art do dalszej pracy nad nakładaniem bazowych barw i cieniowaniem, ale delikatność samych linii może w pełni służyć jako ostateczny efekt pracy, czyli same linie mogą pobudzić wyobraźnię do indywidualnej interpretacji rysunku. Jako że tytułowo zaczynamy od tradycyjnej pracy, to przejdźmy do działania. Na początek musisz oczywiście posiadać szkic, który obrysujesz. Rzecz jasna, my mamy wszystko przygotowane, więc przechodzimy do dalszego kroku, którym jest wybór narzędzia do obrysu. Może tym być tak właściwie wszystko, od zwykłych długopisów po super drogie cienkopisy. Ja muszę wybrać coś, co będzie nie przepuszczało nakładania markerów, czyli cienkopis, który nie będzie rozmazywał się po nałożeniu mazaków na bazie alkoholu. Kolejno, co jest ważne, to aby nasza dłoń nie drżała, a nasze linie były prowadzone z pełnym skupieniem, co by nie zrobić kanciastych linii. Dzięki szybkim ruchom trzeba pełzać po papierze, aby kończyć najważniejsze elementy rysunku delikatnym przejściem. Zastanówcie się również, jakie grubości cienkopisów potrzebujecie, aby nie wybrać za grubych końcówek dodanych elementów rysunku. Właściwie przy tradycyjnym rysowaniu sam sprzęt i zdolności nie są ważne, a to w jaki sposób przygotujecie sobie miejsce pracy. Takim jednym z wielu czynników, jakie należy uwzględnić, to chociażby oświetlenie, czyli jak jesteśmy leworęczni, jak ja, to należy ustawić światło po prawej stronie, aby nie padał cień od naszej dłoni. Następnym elementem jest komfort pracy. Jak wiecie, przy rysowaniu nieraz trzeba poświęcić kilka godzin, czyli nasze szanowne 4 litery i kręgosłup będą bardzo wymęczone po takim rysowaniu. Jak się domyślacie, należy rozsądnie dobrać siedzisko, przy którym będziemy pracować. Ostatnią i dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest dobranie odpowiedniej powierzchni roboczej, aby ręka za szybko się nie zmęczyła przy rysowaniu. Możemy również dodatkowo zamontować kartkę, aby nam się nie przesuwała, czyli obkleić ją zwyczajną taśmą malarską. Kiedy miejsce pracy mamy przygotowane, to nadal nie czujemy się bezpiecznie i czyha na nas potencjalne zagrożenie przy pracy. Czyli omówimy teraz czynniki zewnętrzne, które mogą nas irytować przy rysowaniu. Czyli są to wszelkiej maści biegające zwierzaki, blisko stojące napoje, które bardzo lubią rozlewać się na nasze rysunki. I chyba to tyle z tych czynników. Następnie my sami się męczymy przy tworzeniu i mowa tutaj o oczach. Czasem lepiej zrobić 5 minut przerwy i dać wolność oczom, aby się nie nadwyrężały. Przecież nikt nie chce oślepnąć, prawda? Kiedy teoretycznie mamy wszystko przygotowane, to możemy wrócić do omawiania naszych linii. Mówiliśmy już o przyrządzie, jaki należy dobrać, więc omówimy sobie tematykę łączenia linii. Ponieważ w końcu nasze kreski będą musiały tworzyć jedną całość, jako że line art to monotonne linie, to możemy dodać takiego smaczka dzięki dodawaniu takich przerywników albo przełamań i nie dociągać linii do końca. Kolejno możemy wprowadzić pogrubienia linii, aby zaznaczyć marszczenie materiału albo warstw włosów. Oczywiście wszystko ze smakiem, więc nie przesadzajmy z tym pogrubianiem. Chyba wyczerpuję temat line artu w tradycyjnym rysunku, więc przejdźmy do tej cyfrowej, bardziej prostej techniki obrysowywania. Dlaczego tak mówię, że to jest proste? Ponieważ tutaj możemy dla przykładu zastosować tak zwane krzywe, które są idealnymi liniami, których teoretycznie nie rysujemy, tylko kierujemy wyłącznie ich kierunkiem tworzenia. Co prawda, linie te zazwyczaj się ostro kończą, dlatego dla lepszego efektu należy zakończenia linii nieco podrasować ostrymi końcami. Jednak ja dzisiaj nie używam z tak banalnego narzędzia, a więc rysuję wszystkie linie odręcznie.
Czyli w pierwszym kroku musimy wybrać pędzel, który odpowiada naszym preferencjom i tutaj wszystko zależy od nas, jakie linie kończące rysunek Was interesują. Ja ostatnio lubuję się w takich bardziej niedbałych liniach, które są często krzywe, ale myślę, że to taki urok mojej pracy. Poprzednio robiłam wszystko, aby line art był idealnie prostym, ale z czasem uznałam, że moje rysunki nie przekazują w pełni emocji, o które mi chodziło. Tak więc, kochani, pogrzebcie w ustawieniach pędzli i próbujcie, które kreski prowadzi się najprościej i będziecie w stanie je okiełznać. Następnie, aby powiedzieć coś ciekawego, możemy się pomylić wielokrotnie, ale czym mamy się przejmować, jak możemy zwyczajnie cofnąć linię i ponownie ją narysować? I nie musimy się martwić, że zepsuliśmy całą pracę. To jest cud techniki i nie potrafię bez tego żyć w tradycyjnym rysowaniu, więc nie żyję od dawna w tej technice, dlatego poprzedni line art był niedbały i taki poklaczny. Wybaczcie mi, że porzuciłam takie zdolności. Powinnam powiedzieć to też po japońsku. Dento taki nikaku no, oyame te gome nasai. Czyli przepraszam, że przestałam rysować tradycyjnie. Ojej, śmiesznie musiało to brzmieć. No nic, tyle mam do powiedzenia. Posiedźmy w ciszy aż do końca, bo nie wiem, co mogę więcej tutaj powiedzieć. Dobra, nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę poćwiczymy cieniowanie skóry, biorąc pod uwagę kilka technik, czyli tradycyjnie korzystając z kredek, akwareli i markerów oraz digital. Co prawda mam zamiar podzielić ten odcinek na dwie części, czyli w pierwszej turze będziemy zajmowali się kredkami i farbkami, a za 2 tygodnie pozostałe 2 techniki. Więc cierpliwie poczekajmy na oba odcinki. Rzecz jasna, nie zapomnijcie oczywiście zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz tradycyjnie zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Dodam, że mamy na Discordzie wyzwania rysunkowe, gdzie zwycięzców konkretnych edycji nagradzam rzeczowymi cudaczkami. Więc szybko dołączajcie do nas i... To chyba już całkowicie wszystko na dzisiaj, więc do zobaczenia w sobotę. Bajo!